Google Maps to potężne narzędzie, pomoże nam sprawdzić, czy nie mamy dziur w dachu, pozwoli zobaczyć to, czego na własne oczy ujrzeć nie możemy, a nawet przeniesie nas tysiące kilometrów w ciągu jednej sekundy. Jednak w tym filmie zobaczycie zdjęcia, które są straszne, a już na pewno niepokojące. Zaczynamy. Wygląda na opustoszały las. Możemy się jedynie domyślać, co powaliło te drzewa. Wygląda na bawiące się dzieci w opuszczonym miasteczku. Wygląda jak zdjęcie kobiet połączonych ze sobą na wózku inwalidzkim. Pentagram. Nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, skąd tak naprawdę pochodzi i kto to zrobił. Czaszka człowieka pomiędzy skałami pustkowia. Zawsze pozostanie pytanie, co stało się z tą osobą? Dziwna geometryczna sztuka na pustyni. Niektórzy przypuszczają, że to mogą być kosmici, inni, że to dzieło człowieka, ale nigdy się tego nie dowiemy. Rozbita głowa na zboczu. Jak to się tu znalazło i kto to tu przyniósł? Google Maps uchwyciło zdjęcie powykrzywianych manekinów, które doskonale przypominają martwe ciała. Jakiś niepokojący napis na budynku. Wejdź do miasta i zagraj. Ludzie w maskach patrzą prosto w kamerę. Wydaje mi się, że ci goście nie byli mile widziani w mieście. Google Maps zrobiło mnóstwo zdjęć tego miasteczka i wszystkie wyglądają tak samo. Wielu twierdzi, że te domy mogą być nawiedzone. Wygląda, jakby to był ten sam człowiek idący tym samym chodnikiem. Wygląda na to, że jakiś mężczyzna ciągnie martwe ciało do wody. Google Maps uchwyciło moment strasznej katastrofy lotniczej. Wygląda na to, że Google Maps uchwyciło zdjęcie ludzi stojących w jednej linii w ptasich maskach. Straszna figura obok roweru. Do tej pory nikt nie wie, co to było. Człowiek wyglądający jak zwierzę. Niektórzy ludzie sądzą, że to jakaś usterka. Inni natomiast mówią, że już wcześniej widzieli coś podobnego. Koniec. Jeśli jeszcze tego nie zauważyliście, po prawej stronie jest napis piekło. Opuszczone miasto. Wiele lat temu to miasto zostało opuszczone przez opary radioaktywne. Niektórzy uważają, że ci, którzy tu umarli, wciąż zamieszkują te budynki.